Forma dosyć niestabilna. No i teraz niestabilni również zawodnicy pod Bonsiteem B. W końcu jest ten pierwszy kontakt, no ale zauważmy, gdzie znajduje się Dalien Ten jest zaskoczeniem, no i teraz również wirtuozo daje się zaskoczyć na środku, a więc Nesti pozostaje sam. No ten jeszcze będzie walczył o jakieś eliminacje, ale nie ma mowy o wygraniu tej rundy, a więc niestety przegrywamy rundę force Rywala. Agresywnie jednak antyterroryści na środku tutaj wymiana prag za prag, bo odpowiada Nesti i daje o sobie znać po raz kolejny Dalien za chwilę będzie chciał chyba odpowiedzieć. Pytanie tylko, czy to będzie dobra decyzja, bo już będą te granaty, no ale niestety! Daje się wyeliminować Polo. Odpowiada jednak Wirtuozo. Sytuacja się wyrównuje. Dwóch na dwóch, ale zauważmy, gdzie jest bomba i to jest chyba teraz największy problem. Przerotowali antyterroryści. Oni nie mają pojęcia o tym, że tej bomby nie ma na naszych plecach, a Wirtuozo! Dobrze odwraca się od flasha no i w tym momencie. Oczywiście będzie próba rozgrywania forsa, ale nasi czują się naprawdę pewnie. Podejście pod bombsite B. Tam jednak jest jeszcze Oxide z M4, ale Freo cóż to był za Wyeliminowany szybko zawodnik z M4A1-S, no i bomba już zostaje plantowana Będziemy chcieli tutaj wchodzić prawdopodobnie na raz, tutaj nie szykujemy się na i to będzie wejście No i zobaczymy jak sobie z tym poradzą defensorzy, podpada już na ziemię Majki Teraz jeszcze klotu, ależ on się tutaj rozkręca, ale odpowiada Hejkol, ale Virtuoso oraz Nasty Znajdują się tam, gdzie być powinni, i Feki pozostaje sama. Więc ten zawodnik, który rozpoczynał fragowanie w rundzie numer 5, porzucone już pierwsze smoki na łącznik, na długą. No i jest w końcu to wyjście: jest zajęcie nawiasów, namierzony jest jeden z antyterrorystów. Ale to Klocu trafia jako pierwszy: to będzie szybkie domknięcie. Hejkol już rozpoczyna swoją reakcję: no bo jest celowany od strony apartamentów, mimo wszystko to Dalien Trafia jako pierwszy: odpowiada wirtuozo. Trzech na trzech, bomba plantowana, ale w tym momencie to jest naprawdę ciężka sytuacja dla naszych lotu nie radzi sobie. No co, szczęście był Nesty, aby odpowiedzieć. No i w tym momencie już robi nam się dwóch na dwóch pozycji antyterrorysty znane. Teraz virtuozo już musi walczyć sam. Pierwszy frag jest, ale do pokonania jeszcze jest Mike i ten od strony długiej, ale virtuozo Takie pojedynki, zwykł wygrywać. Polo tymczasem z wygranym pojedynkiem na środku, Freo również trafia. No więc to jest naprawdę szybka przewaga po stronie polskiej. 5 na 3, a więc również bardzo wysoko w tym momencie. Naznaczamy swoją obecność Freo. Trafia po raz kolejny, a więc również i nasz prowadzący obudził się już na mapie De Inferno. Dalien oraz Fek, i ten duet jeszcze pozostaje przy życiu. Drugi z zawodników jeszcze walczy, no i to jest walka jak na razie udana. Bo oraz wirtuozo przegrywają swoje pojedynki, a Freo jest dosyć mocno poobijany. 40 sekund na zegarze to jeszcze może się udać, ale obyśmy się tutaj w tym wszystkim nie pogubili. Trafia wirtuozo! Ale hej, jest tutaj ze snajperką i to on daje o sobie znać. No niepotrzebnie tutaj kombinowaliśmy. To chyba będziemy musieli uznać wyższość rywala. Peki dobrze ustawione w omcycie, no i niestety on daje o sobie znać polo, oddaje niecelny strzał, no i nest. -kol boosta. busta. Nad tym smoke'iem i to może się udać, bo nasi odwróceni plecami No i niestety Freo traci swoje życie jako pierwszy, jeszcze klocu udaje się zaskoczyć Na Bombsajcie B, właściwie na rampie, jeszcze Polo Próba przyspieszenia środkiem, no i to może się udać, chociaż Feki wyciąga tego kałacha i rozpętuje w serię full auto No niestety nie mogliśmy tutaj zrobić nic więcej Ale ok, tutaj dostawiony za cementem, no i teraz ważne aby zdobyć tego fraga, ale nasi odwróceni plecami no Virtuoso odpowiada, ale na plecach już jest feki. Bardzo dobrze w tym momencie reakcyjnie grają antyterroryści. Ten granat zabolał. Virtuoso pada na ziemię. Sam Nesti poobijany do jednego punktu zdrowia. Klocu to może mieć dobre skutki dla naszych. No i teraz polo zaskoczony. Próbuje jeszcze skanować się przez tego smoka jeden z naszych. No ale niestety Nesti nie daje rady. Wirtuozo ustawiony na długiej. No ale ten również pokonany. No i cóż tutaj się wyrabia? Runda Force po raz kolejny wygrana przez zawodników Team Nartis. Spreo pozostaje sam, ale ten już nawet nie będzie chciał tutaj walczyć o odebranie tych maków, on będzie chciał ewentualnie zachować tą MP9 na rundę następną. Być może będzie chciał nafarmić nieco pieniędzy. Ale nie ma mowy o wygraniu tej rundy. Niestety Lodi po raz kolejny popełnia masę błędów. Dajemy się zaskakiwać tymi prostymi wyjściami i niestety konsekwencją tego jest już ósma runda na konto Timo Narcis. I w tym momencie nasi mają naprawdę ciężką sytuację przed sobą, albowiem nie będzie tych pieniędzy na dwie na najbliższe rundy. Stawieni, chociaż Nesti daje się wyeliminować jako pierwszy i niestety. Przewadze będą wchodzili w tym momencie terroryści. Chociaż Polo daje o sobie znać bardzo ładny headshot. Teraz jeszcze Dalien wychyla, ale również pokazuje się w site Polo, no musiał już w tym momencie wychylać pod pozycję przeciwnika. No i feki. Wyjaśnia sytuację, Freo oraz klocu ten duet pozostaje przy życiu. No i to faktycznie może się udać, chociaż to Polo fraguje jako pierwszy. Polo jednak jest zauważony. Virtuozo w dolnym klocu odpowiada odpowiada Trzech na na 3 majki masopo obijany. No i teraz pędzi ta rotacja, ale ważne, aby Oxide nie zrobił tutaj roboty. A ten włączniku, no i niestety, klocu wyeliminowany. Chociaż terroryści stoją, Freo daje o sobie znać. Wirtuozo dojeżdżany, no i niestety, to jest przewaga po stronie atakującej. Ustawiany na balkonie, no ale teraz Dalien, ależ to był strzał. Wirtuozo nie miał tutaj nic do powiedzenia. Feki wychodzi przez smoka i to on właśnie robi tą robotę. Klocu jeszcze od strony biblioteki, ale Feki bardzo mocno, chociaż teraz pechowo, cóż tutaj się dzieje? No zauważmy, gdzie jest w tym momencie klocu, ten na plecach. No i zobaczmy, to może się udać. Klocu fraguje, ale to było naprawdę niebezpieczne. Feki odpowiada. Pod bomb B kierują się terroryści, no i teraz ważne, aby. Freo złapał ten pierwszy kontakt, aby zdobył chociaż yy, tego jednego fraga. To rzucony smoke, ale ten zdecydowanie za późno. No i Nesti jeszcze czeka. Chociaż niesprawdzone trójki, no i Nesti daje o sobie znać. Pek i jednak na środku. Odpowiada, no i Oxide również trafia. Wirtuoza w tej sytuacji, a więc Nesti pozostaje sam, ale jego pozycja oczywiście jest znana, chociaż Oxide rozgrywa to indywidualnie i to był błąd, a więc robi nam się jeden na jednego, wszystko w rękach Pekiego, ale ten bardzo pewnie wycofuje się w tym momencie, terrorysta na polo, jakby o tym wiedział, chociaż Dalien przetransportował się w okolice środka, tam jednak Nesti, klocu, ale hej kole, znajduje się na site. a no i on tutaj jeszcze może zrobić naprawdę sporo niedobrego dla polskiej formacji, klocu. Tymczasem z dojazdem banana nasi. W okolicach Grespa, również klocu na blisko. Wirtuozo kontroluje apartamenty, no ale teraz to Feki. Dobre wychylenie. Klocu nie miał tutaj większych szans. Polo zaskoczony! No i mamy sytuację dwóch na dwóch. Naprawdę doskonała sytuacja, chociaż wirtuozo wyfraguje hej, kola, no i feki, pozostaje sam, no ten może taką rundę wygrać. Skanuje w treo, podniesiony jednak ładunek. No i Zampeki za chwilę będzie chciał wycofywać, a jednak nie. Jednak będzie próba wyciągnięcia tutaj swoich rywali. Pytanie tylko, czy Polacy się tego spodziewają? No bo tego czasu jest niewiele. Próbuje już wirtuozo przerotować. Freo usłyszany, no ale ten jakby zobaczył swojego rywala. No, jestem ciekaw na jaki wariant zdecydują się w tym momencie zawodnicy teamu Narcis. No bo są dorzucone smołki No jest wyjście boilerem, ale tutaj nasi dobrze przygotowani. Polo trzykrotnie. No i to jest być może ta runda na odblokowanie. No miejmy nadzieję, że. No i próba zajęcia środka. Tam jednak przygotowani Polacy. No i ważne, aby Freo tutaj je dało sobie znać, no ale niestety, zauważa Majki swojego rywala. Freo teraz wychyleniem po flash No i Majki oślepiony. Jeszcze od strony konektora jest feki. No i to proszę bardzo, Freo. 30 sekund na zegarze. Wirtuozo oraz Nesti fragują. I chyba będziemy mieli tutaj dogrywkę. Chyba na pewno, bo nie ma tego czasu. A Hejkol musi wychylić. Próba agresji na drugim środku. Tutaj jednak Dalian zdobywa dwie eliminacje. Trzy fragi jednak po naszej stronie. Tyla po raz kolejny. No i nasi będą próbowali przyspieszenia pod bombside B. Zobaczymy, jak poradzą sobie w tym defensorzy. Mike jest dorzuconym z mołotowem na basen. No ale to jednak dwa fragi dla Oksajda. Odpowiada Virtuoso, ale teraz trzeba jeszcze zrobić ten follow-up. Wychodzi przez Smoke Afeki. Co tutaj się dzieje? Przewaga jednak po stronie antyterrorystów. No i Dalian wychodzi na plecy.